Ponownie dzisiaj chciałem się zająć metodą rozwiązywania pewnego rodzaju zadań, które możecie napotkać na swojej drodze. Nazywa się ta metoda, no ma różne pewnie nazwy, ale jedna z nich to po prostu obliczanie dwoma sposobami. No i bardzo ładne omówienie, z którego korzystałem i z którego pochodzą dzisiejsze zadania, znajduje się w gazetce Olimpiady Matematycznej Juniorów Kwadrat numer 7. I z artykułu Michała Kiezy w tym numerze kwadratu. No więc, gdy pytają nas, czy jakaś sytuacja jest możliwa, to od razu to sugeruję, żeby próbować udowodnić, że taka sytuacja nie jest możliwa, że zachodzić nie może. No i jednym z możliwych sposobów rozwiązania takiego zadania jest wykonać obliczenia dwoma sposobami i pokazać, że otrzymane wyniki są sprzeczne. To znaczy założyć, że taka sytuacja jest możliwa, wykonać obliczenia dwoma sposobami i wtedy pokazać, że otrzymane wyniki są sprzeczne. No więc weźmy sobie takie zadanie. Czy liczby od 1 do 20 można podzielić na cztery rozłączne grupy? Rozłączne, to znaczy w każdej grupie są inne liczby. Tak, żeby sumy liczb we wszystkich grupach były takie same. No, załóżmy, że jest to możliwe i niech suma liczb w każdej grupie będzie A. No, A jest oczywiście liczbą całkowitą. Grupy są rozłączne, więc suma liczb od 1 do 20 to jest 4A, bo są cztery takie grupy. Musielibyśmy więc mieć z jednej strony 4A, sumę liczb od 1 do 20, no a z drugiej strony tę samą sumę można obliczyć znanym wzorem. 20 razy 21 przez 2 to jest 210. 2 razy 105, no i widać, że 2 razy 105 nie dzieli się przez 4, a 4a dzieli się przez 4, niezależnie od tego, jaką wartość miałaby ta suma a, suma liczb w każdej grupie. No, to jest sprzeczność i ta sprzeczność dowodzi, że takiego podziału dokonać nie można. Wyobraźmy sobie sześcian, którego mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, jak wygląda sześcian. Już nie rysowałem go tutaj, przykładowego sześcianu. Sześcian ma 12 krawędzi. No i 8 wierzchołków. No i mamy udowodnić, że nie da się ponumerować tych krawędzi liczbami od 1 do 12, tak żeby każda liczba była dokładnie wykorzystana jeden raz, czyli różnymi liczbami od 1 do 12, tak żeby suma tych liczb przypisanych krawędziom wychodzącym z każdego wierzchołka była taka sama. No i znowu liczymy to samo, tak? Weźmy, niech ta suma liczb przypisanych krawędziom wychodzącym z jednego wierzchołka będzie równa A. Tych wierzchołków jest 8, czyli w sumie razem suma takich liczb wynosi 8A. No i oczywiście A jest liczbą całkowitą. No a każda krawędź wchodzi dwa razy do tej sumy 8 razy A, dlatego że każda krawędź należy do dwóch wierzchołków. A zatem 8A musi być, skoro każdą krawędź liczymy dwa razy, musi być równa podwojonej wartości sumy liczb od 1 do 12. No, znowu można policzyć, ile to jest. To jest 12 razy 13. No i z jednej strony musiałoby to się dzielić przez 8, a z drugiej strony, jak nie patrzeć, 12 razy 13 przez 8 się nie chce podzielić. Ta sprzeczność oznacza, że nie można ponumerować krawędzi sześcianu w taki sposób. Teraz inne zadanie. Mamy turniej tenisa stołowego, w którym wzięło udział 50 zawodników.
W pierwszej rundzie rozgrywano po jednym meczu metodą każdy z każdym. Wszystkie mecze zakończyły się zwycięstwem jednego z zawodników. W tenisie stołowym tak jest, że chyba nie ma remisów. I czy możliwe jest, żeby każdy zawodnik w tej pierwszej rundzie wygrał tyle samo meczów? No, nauczeni doświadczeniem, tu jest mały błąd, już poprawiony. Nauczeni doświadczeniem spróbujemy udowodnić, że to niemożliwe. No i policzmy, ile meczów rozegrano w pierwszej rundzie. Każdy grał z każdym, czyli rozegrano 50 razy 49 przez dwa mecze, no bo każdy, jak policzyć ile meczy, jeden zawodnik rozegrał 49 meczów, było 50 zawodników, no ale w ten sposób każdy mecz policzymy dwa razy, dlatego że grał zawodnik jakby z jednej strony stołu do ping-ponga i z drugiej strony stołu do ping-ponga w tym samym meczu. No więc liczba meczów to jest 50 razy 49 przez 2. No a z drugiej strony każdy mecz zakończył się wygraną, więc jeżeli przez K oznaczymy liczbę wygranych meczów przez jednego zawodnika i ta liczba ma być taka sama dla wszystkich 50 zawodników, no to tych meczów rozegrano 50 razy K. Albo można liczyć tylko wygrane mecze, albo tylko przegrane mecze, jak wolimy. 50 razy K. No a stąd, porównując te dwie wartości, otrzymujemy, że K to jest 49 przez 2, co nie jest liczbą całkowitą. No a oczywiście liczba wygranych meczów musi być liczbą całkowitą. I znowu uzyskaliśmy sprzeczność, która oznacza, że takiej sytuacji, w której każdy zawodnik by wygrał taką samą liczbę meczów, że taka sytuacja nie może mieć miejsca. No i w końcu ostatnie nasze zadanie. Mamy liczby od 1 do 33. I te liczby, każdą z nich napisano na jednej z 33 kartek, w ten sposób, że na każdej kartce jest inna liczba. No i teraz, czy można rozłożyć te kartki w 11 pudełkach, po 3 kartki w pudełku, w taki sposób, żeby suma liczb zapisanych na dwóch kartkach była równa trzeciej liczbie, czyli liczbie zapisanej na trzeciej kartce. No, suma liczb zapisanych na wszystkich kartkach to jest suma liczb od 1 do 33, czyli 33 razy 34 przez 2, czyli 33 razy 17 i to jest liczba nieparzysta. No, z drugiej strony, jeżeli w jakimś pudełku znajdują się kartki, na których zapisano liczby A, B i C i no, tak to oznaczyliśmy, że suma dwóch równa się tego, co napisane jest na dwóch, równa się temu, co jest napisane na trzeciej, czyli A plus B równa się C, no to ich suma A plus B plus C jest liczbą parzystą. No, jeśli dodamy te wszystkie sumy ze wszystkich 11 kartek, to dostaniemy sumę liczb wszystkich, które zapisano, no bo każdą liczbę zapisano na jednej z kartek i tylko na jednej z kartek. No ale suma 11 liczb parzystych jest niewątpliwie liczbą parzystą, a tu jest napisane, że suma liczb od 1 do 33 jest liczbą nieparzystą. No więc mamy sprzeczność i ta sprzeczność oznacza, że takiego rozkładu, że w taki sposób nie można tych kartek rozłożyć.